młodzieżowych gdzieś tam grupach, jak trenowałem, było też wielu zawodników, którzy może się lepiej zapowiadali ode mnie. I więcej chwalono i tak dalej, ale ja przez swoją determinację i przez to, że wiadomo, jak to jest często na wsi, trzeba dojeżdżać na trening i tak dalej. Ja nigdy nie opuściłem, nawet jak nas na treningu nawet było 5 czy 10, ja byłem zawsze, musiałem do Ozimka jeszcze dojechać 2 km, zawsze na ten trening dojeżdżałem. Czy to było rowerem, czy niech tam ojciec czy dziadek podwozili na trening, to nigdy nie odpuszczałem. I to było, wydaje mi się, dążyłem do tego celu tak, że później sobie wypracowałem to, że krok po kroku robiłem do przodu, tak? Dlatego wydaje mi się, że to jest takie dążenie do celu, to jest takie słowo, które może sobie każdy z tych młodych gdzieś tam zapisać i nie załamywać się, jeżeli coś na początku pójdzie nie tak. Trenujcie, bo naprawdę wiele można, nie samym talentem gdzieś tam. Niektórzy naprawdę mają talent, ja też miałem talent, ale gdzieś tam można sobie wiele rzeczy wypracować. Jeżeli chcesz być piłkarzem, to wszystko, droga stoi przed wami otworem. A właśnie akurat tak się zdarza, że zazwyczaj miałem z górki, ale wiadomo, jak byłem młodszy, też byli gdzieś tam ludzie, którzy bardziej forowali innych zawodników, tak? Którzy może w ich oczach mieli większy talent i zapowiadali się na lepszych piłkarzy. To jako młody zawodnik gdzieś tam w głowie mogło trochę siedzieć, ale ja dążyłem twardo do swojego i wiedziałem, że jak będę trenował, będę dawał z siebie wszystko, to w końcu będzie wynagrodzony. Ale taki największy moment kryzysowy wydaje mi się, że miałem teraz w tym ostatnim roku śląskowym, bo wiele osób, wiele kibiców było niezadowolonych z naszej gry, można to zrozumieć, ale też czasem schodziło to na taki poziom, który no nie powinien się zdarzyć, tak? Ten cel, który już później wiadomo był utrzymanie, osiągnęliśmy, więc pewnie nie. 2-3 miesiące w tym sezonie wszyscy zapomną mi się tutaj i mega szanowany, dla mnie mega szanowany, bo miałem przyjemność z nim reprezentacji grać i tak dalej. Wrócił po Wiśle, teraz spadli i wiele osób gdzieś tam podpięło go pod to, że to on jest winny, tak?